Czasami jest tak, że intuicyjnie bardzo mocno coś czujemy, ale nie znajdujemy argumentów na poparcie tej naszej tezy. Czasami jest tak, że niektóre proste rzeczy wydają nam się zbyt błahe, żeby się ponownie nad nimi zastanowić. A czasami jest tak, że te najtrudniejsze pytania mają tak naprawdę odpowiedzi na wyciągnięcie ręki, tylko nie potrafimy na to jeszcze raz poprawnie spojrzeć. Była sobie pani i był sobie pan. Pani i pan bardzo się kochali, mocno się przytulali, a potem wiecie, pszczółki, motylki, bociany, te sprawy i jakkolwiek by tego nie wytłumaczyć, w brzuchu już rósł mały człowiek. I ten człowiek już od momentu poczęcia oddychał, pobierał tlen i wydalał dwutlenek węgla. Ale jak nie trudno się domyślić, dzieci nie robią tego za pomocą płuc, bo wokół nie ma powietrza, żeby mogli użyć powietrza do oddychania. Robią to więc poprzez pępek, używając pompowinnych łożysk. A co by się stało, gdyby dzieci oddychały za pomocą płuc? Wody płodowe dostałyby się do płuc, co by miało absolutnie fatalne skutki, dlatego płuca w okresie prenatalnym wytwarzają swój własny płyn, swoją własną ciecz. I przestają to robić właśnie w momencie, kiedy dziecko się rodzi. No właśnie, narodziny. Ten magiczny moment, kiedy pępowina jest odcinana i odcinany również dopływ tlenu od mamy. W tym momencie dziecko musi natychmiast zacząć oddychać samodzielnie. Tyle, że nie bardzo potrafi. No bo oddychać będziemy od dziś, od teraz, już do końca życia. Tak samo jak serce będzie biło do końca życia, tylko że serce mogło sobie tą ważną czynność przetrenować. Bo już od trzeciego tygodnia po zapłodnieniu serce biło. A dziecko oddychać teraz będzie płucami po raz naprawdę pierwszy w życiu. I pytanie brzmi, nie czy jesteśmy w stanie oddychać, bo to, że jesteśmy w stanie, to wiemy, bo tutaj wszyscy razem siedzimy. Pytanie brzmi, jakim cudem? By oddychać, możemy to robić na trzy sposoby. Albo unosi się nasz mostek, albo obniża się przepona, albo jest to kombinacja jednego i drugiego. Generalnie chodzi o to, żeby powiększyć pojemność klatki piersiowej i móc zrobić wdech. Żeby poruszać czymkolwiek, musimy po prostu uruchomić nasze mięśnie. Co może oznaczać, że dziecko będzie potrzebowało przetrenować te mięśnie. Badania wskazują, że w momencie pierwszego oddechu, wtedy kiedy dziecko pierwszy raz wydaje okrzyk, podczas tego pierwszego, najważniejszego oddechu, dzieje się za każdym razem to za pomocą przepony, obniżenia przepony. Czyli oznacza to, że to dziecko musiało mięśnie przepony przetrenować chwilę wcześniej. I właśnie tak, matka natura stworzyła ćwiczenia oddychania bez oddychania, co my dziś potocznie nazywamy czkawką. Przez wiele miesięcy, właśnie w okresie prenatalnym, kiedy dziecko nie spało, harcowało, kopało mamę i robiło mnóstwo innych różnych fajnych rzeczy. Ale gdy dziecko śpi, najczęściej w tym okresie, w tej fazie snu bardzo głębokiego, w fazie REM, dziecko dostaje czkawkę. My się wtedy bardzo śmiejemy, a dziecko robi jedną z najważniejszych rzeczy w życiu, czyli ćwiczy mięśnie przepony po to, by móc potem oddychać.